Cześć, tu Jaromir, witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku z gry Rimworld. No dobrze, mamy na razie dwójkę kolonistów, Yukiko i Xcoma. Xcoma, ile sobie dobrze przypominam, już nie ma nic tutaj, bo widzę, że tu jakieś są brudy obok, więc on pewnie tam wymiotował, ale już mu przeszło. Zastanawiam się, skoro na zewnątrz jest 18 stopni, w zasadzie nie ma tutaj chyba potrzeby uzupełniać tych... bo to są lampy. Lampę tak, to można zdekonstruować, to jest chyba już przeznaczone do dekonstrukcji. Trzeba by tą pułapkę zrobić, no i co? Tylko, że do tego potrzebujemy, to wymaga Construction Skill 3. No niestety, skoro straciliśmy poprzednią kolonistkę, która miała właśnie to Construction Skill 3, a ty masz Construction 2, 615 do 3000 musisz dociągnąć, więc musimy dużo tutaj rzeczy budować. Żywność jak tam? Z żywnością jest kiepsko, powinieneś zacząć, wydaje mi się, gotować najpierw. Żadajmy szybciej. Żywność jest. Drewno jest. Tutaj o ambrozję, żebyśmy nie zapomnieli. Jeszcze sobie przypomniałem, że mieliśmy gdzieś tutaj złoto do wykopania. To Yukiko mogłaby... Nie to. Plant cut. Tobie nie damy plant cut, tylko tobie damy mining. To możesz mieć na 3. Możesz nosić. My mamy tego jeszcze całego słonia. On potrzebuje trenowania. Czy ktoś ma jakieś tutaj sensowne umiejętności, jeżeli chodzi o trenowanie? Animals 2. No w zasadzie XCOM musiałby się tym zająć. Handel. Gotowanie, konstrukcja. Dobra, na razie się ze słoniem nie będziemy się przejmować. O kurczę, coś nam tutaj... Homer, jadajmy. Lećcie tam to gasić, bo nie chcę, żeby się nam plony spaliły. Póki ogień jest mały, to wy to szybko ugasicie, a jak się to wszystko, kurczę, rozprzestrzeni, to będzie lipa. No, XCOM, dawaj, kurczę, gasić ogień. To możemy już wyczyścić, to już jest nam niepotrzebne. Wiecie co, weźcie najpierw tutaj, kurczę, z tej strony, bo nie chcę, żeby to do naszych tych doszło. To jest poza obszarem, no właśnie. Bo jak nam to dojdzie do zbiorów naszych, to będzie niedobrze. No, tam się pali, ale może jak wygosimy tutaj, to może tam już sobie w górze może się palić. To już nie będzie nam przeszkadzało tak bardzo. Żebyście się tego nie poparzyli. Dobra, tam już nie będziemy gasić.
Dobra, będzie trzeba obserwować ten ogień, żeby on się tu nie przeniósł, ale odsunęliśmy go troszkę od tego. Yukiko, jesteś ranna? A, byłaś wcześniej ranna, dobra. Dobra, ty gotujesz. Pięknie, wzięłaś po drodze te. Może zdekonstruuj. Albo tutaj sobie uzupełnij tego. Stargazing może później. Najpierw uzupełnij tutaj nam chłodziarkę. A czy ty nie masz przypadkiem ascetic? Czyli to w zasadzie nie jest ci potrzebne tak naprawdę. Bo ty możesz być w byle jakim pokoju nawet. Szczerze mówiąc. Jak tam ogień? A, do góry idzie. Dobrze. Tu co miało się spalić, to się spaliło. Trochę żeśmy tutaj zabezpieczyli. Przy okazji bym oznaczył tutaj trochę. Będziemy drewna potrzebować. Dajmy troszkę szybciej, bo się nie doczekamy. Jakie są wasze potrzeby? Kurczę, żeby znowu coś nie zapaliło się. No, no, można by stół zrobić tak naprawdę do jedzenia. No i powoli się robić. Powoli. O, zadowolony, to był rywal. Kira była rywalem X-Koma. Proszę, proszę. No wiesz co? Stołeczek sobie zrób. Nakarm Yukiko. Co teraz będzie, żeby... To możesz zdekonstruować. Bardzo dobrze. Zajmij się robieniem... A, nie mamy już... Jak to nit material? A, wiem. Mieliśmy wyłączone tutaj... Wegetariańskie jedzenie? Nie, mamy włączone już. Nie rozumiem. Animal products. Ile potrzebujemy tych? Mięsa mamy. Wegetariańskich mamy wszystko. Agave, berries, corn, potatoes. Co to jest? A, bo to są psychoidy. Mamy za mało tego. Wiesz co? Zajmij się właśnie tym na razie. Burza w grze i burzę mam, widzę, za oknem też, więc się wszystko ładnie zgrało. O, i teraz możesz gotować, dobra. O kurde, tu jest jeszcze jakiś ten. Zaraz, zaraz, zobaczmy, jak tu mamy strefę domową. Tu nie potrzebujemy strefy domowej. Tylko potrzebujemy, żeby nam się to drewno nie sfajczyło. A, i tu są te, ambrozia. Ambrozia się sfajczy. No trudno. Dobra, Yukiko jest wyleczona. Co ty idziesz robić? Jak chcesz coś kopać, to weź się zajmij kopaniem złota. Złoto się nam zawsze przyda do sprzedaży, czy do wymiany. X-Com gotujesz. Wiesz co, to weź może zbierz jeszcze trochę. Może to się nie rozprzestrzeni za bardzo.
Najwyżej ambrozja się nam spali, trudno. Dobra, trochę złota mamy zebrane. Tu mamy dobrze wszystko. Doktor niech będzie na jednym poziomie. Aha, bo ty masz gorsze umiejętności. Food poisoning, teraz ona będzie żygać. Może dajmy rzeczywiście na dwa. Ale jak to jest brudne? Nie jest brudne. Aha, może trzeba podłogi zrobić. Dobra, będziemy się tym zajmować za chwilę. Jak tam ogień? Zgaśnie sam? Zgaśnie, bo też leje, dobra. Miejmy nadzieję, że zgaśnie. Obydwoje gra, ten? Grać się w te, dobrze. Cooking simple meal, dobrze. Gotuj. I od razu zjedz, no dobrze. Yukiko. Dobra, ty będziesz wymiotować. To złoto możesz wykopać, jak już tam jesteś. Co ty robisz? Weź się zajmij zbiorami, tylko żeby cię wąż nie pogryzł. Obsiej trochę tego. No nie, no bo teraz masz na niższym priorytecie. Wiesz co, ustawmy ci priorytet jednak construction na 2, growing i plant cutting na 1. Chciałbym, żebyś zebrał to wszystko, bo jak raz zbierzecie to już i zasadzicie, to będzie to już rosło. Ty miałaś tutaj kopać, kurczę. Zostaw tą, kurczę, stal. Musimy mieć coś na wymianę, ewentualnie. W razie potrzeby. A ty co robisz? Może wyczyść sobie chatę. Dobra. Yukiko troszkę wolniej pewnie pracuje. Trudno się mówi. A dobra, będziesz jadła, to za chwilę zjesz. Mam nadzieję, że nie jesteś bardzo głodna. Nie, spokojnie. Skończ to. Jeszcze trochę. Ty możesz to wszystko wziąć ze sobą. Dobra. Ty tu zbierasz i sadzisz. Na razie zajmij się sadzeniem. Kurczę, no. No przynajmniej pozbierał rzeczy ze sobą. I poszedł spać. Jak tam potrzeby? Dobra, temu, znaczy ogólnie jest źle, jeśli chodzi o, powiedzmy, nastrój, więc myślę, że będzie ok. Nie musimy się tym tak bardzo przejmować, ale tą zdolności konstrukcyjne byłoby dobrze zwiększyć. Gotowanie. Yukiko, co robisz? Wiesz co, tobie byśmy dali jednak to na 2, plant cutting na 1, o, i hauling na 1. To ty wtedy się zajmiesz po prostu wycinaniem drzew. O, właśnie.
sumie tu byśmy nie potrzebowali tego, bo ona nie potrzebuje tak naprawdę super ładnego pomieszczenia, bo jest ascetykiem. Lubi ascetyczne pomieszczenia, więc może nie ma takiej potrzeby. Kurczę, jak idziesz medytować, to weź od razu ze sobą trochę zebierz tych rzeczy. Możesz przy okazji to wyczyścić. Dobra, obsiej wszystko. Bardzo dobrze. Jak wszystko obsieje, to można będzie to zebrać i wtedy będzie można mu dać, żeby się zajął innymi rzeczami, budowaniem. Na przykład. Yukiko, słyszę tam, wyrąbuje to drewno. Bardzo dobrze. Ok, teraz się bierzesz za gotowanie. Właśnie, ja bym jeszcze jedną rzecz zrobił, bo wydaje mi się, że jeśli chodzi o umiejętności, to ty nie potrafisz strzelać, a nie mamy żadnej tutaj, wydaje mi się, tej. Mieliśmy gdzieś pałkę, ale ją gdzieś wcięło. Nie widzę, żebyśmy ją mieli, więc... Czy ty masz jakąś broń? Nie masz w ogóle żadnej broni. Więc ja bym tutaj zrobił, żeby... Albo nóż, albo pałkę. Może pałkę, tylko ja bym zrobił pałkę z... Nie z drewna, tylko ze stali. Jedną. Dobra. Później będziesz gotował. Czemu nie jesteś przyporządkowany do craftingu? A, nikt nie jest przyporządkowany. Cztery masz umiejętności. Yukiko ma też w zasadzie cztery, więc ona mogłaby się tym zająć, a ty możesz się zająć innymi rzeczami. Yukiko jak wstanie, to sobie zrobi pałkę, żeby mieć się czym bronić, tak na wszelki wypadek. Gdzie jedziesz? Później. Dobra, jest gotowe. Zaraz będziesz jadła. Wyekwipuj sobie najpierw to. Bardzo dobrze. Dobra. Wszystko jest sprawnie. Znosimy. Ty będziesz teraz gotował. So, w sumie gotowanie możesz mieć na 1. Growing można ci ustawić już na 2. Plant cutting... Ustawiłbym ci też na 2, ale konstrukcję bym ci ustawił na 1. Żebyś się zajmował pewnymi rzeczami. Nie wiem, czy nie musimy zrobić tutaj podłóg. Czym się różnią w zasadzie stalowa podłoga, beauty, masa? Możemy dać się, żeby tu zrobić podłogi. Może nie będzie się tak bardzo tutaj pewne rzeczy brudziły. Tu można by też zrobić tak naprawdę podłogi ładnie. W zasadzie wszystkie pomieszczenia ładnie podłogami wyłożyć. Na razie drewnianymi. Będziesz miał przynajmniej co robić. Ty masz wyrąbywać drzewa, jeszcze trzeba by zaznaczyć. Ok. Ja myślę, że naszą bazę będziemy w tym kierunku rozbudowywać.
Chociaż moglibyśmy też w górę tutaj, bo tu możemy zrobić przejście, chociaż przejście przez chłodziarkę nie jest dobre. To będzie przeznaczone jako miejsce do jakiegoś craftingu. To by była kolejna sypialnia. Więc tutaj moglibyśmy zrobić kolejne pomieszczenie. Trochę nam te pułapki wtedy się tutaj brużdżą, no ale bo nie chciałbym zrobić przejście przez to, no chyba, że na razie przez jakoś to inaczej zrobimy. Można było rozszerzyć i tutaj zrobić wąskie przejście i mieć jakby taki korytarz. Można będzie to przerobić. Struktury. Musielibyśmy odciąć dwa, tak? Żeby mieć taki wąski korytarz. Dwa. Tak. Czyli poszerzyć o dwa, o jeden, o drugi. Czyli tak musielibyśmy ci poszerzyć to wszystko. Musimy pilnować, żeby tego nie zabudować siebie. Dobra, tam już jest zadaszone, bardzo ładnie. Wszyscy się uwijają jak w ukropie. A, jeszcze ściana tutaj powinna zostać zrobiona. Tu, tu i tu. W sumie moglibyśmy też w tą stronę się rozwijać, a tylko że problem jest taki, że tu wtedy więcej drewna schodzi, żeby, no, żeby tutaj akurat budować ten most, a później na moście dopiero coś. Kurde, pantera. Żeby znowu nas kurczenie tego nie zaatakowała. Trzeba będzie mieć to na uwadze. Zwolnimy trochę. Yukiko się może bronić, więc nie jest tak źle. Ty może byś tego wzięła po prostu. To jest jeszcze Kazuara weź. Dużo drewna w okolicy nie zostało. Co ty robisz? No tak. Oglądaj sobie gwiazdy akurat koło pantery spacerującej. I to tej prawdopodobnie... Ona jest w ogóle ranna. Może ona zdechnie. Kataraktę ma. Jeszcze... W zasadzie moglibyśmy ją załatwić. Tylko boję się w tym momencie atakować. Tobie można ustawić taką medycynę. No dobrze, jak tam wasze potrzeby? Nastrój? Całkiem niezły. Dobrze, skończycie te pomieszczenia, to się będziemy zajmować kolejnymi rzeczami. Jeśli chodzi o production, butcher table mamy. Stone cutter, właśnie. Tu będziemy sobie kamienie docinać, żeby nasze następne struktury były... A! O kurczę, na tym nie można budować. Na wodzie jednak, mimo że jest ten. A to niedobrze. To zawęża troszeczkę nasze możliwości. Chociaż... A tego możemy tutaj wybudować. Ciekawe. Tu możemy zrobić stołki. Mam nadzieję, że nie odwrotnie go położyłem. Jeszcze raz, bo się troszkę... Nie, tak ma być. Dobrze jest. Solar flare to nas w ogóle nie dotyczy w tym momencie. Tu możemy zrobić taką strefę. Malutką. Clear all i tutaj damy tylko tak. Raw resources, stone blocks i chunks.
Stone Chunks. Może nie tak. Stone Blocks nie. Bloki będziemy gdzie indziej trzymać. Czyli tutaj sobie poznosimy na przykład te fragmenty. Piaskowców. To można też stąd wziąć, bo to tu zasłania. Ok, tam już zbudowałeś, więc możesz tu zdekonstruować to wszystko. W zasadzie możesz drzwi teraz wstawić tutaj sobie. Yukiko, co ty robisz? A, wycinasz dalej te drzewa, dobrze. Potrzebujemy dużo drzew na razie. A ty budujesz ile możesz, dobrze. Ok, zadaszenie. Podłogi drewniane. A to za chwilę się tam zrobi. Dobra, prawie wszystko zrobione. Drewna ci zaraz braknie. Może tak, zdekonstruuj to najpierw. Teraz możesz sobie tu podłogi zrobić. Chociaż w zasadzie mógłbym nie z drewna robić te podłogi, tylko później jak już te bloki będziemy mieli, to jakieś ładniejsze powiedzmy, ale okej. Dobra, tu będziemy mieć w przyszłości przejście. Okej, można by zrobić... A, tylko nie mamy skór w ogóle. Co tutaj mamy? Bird skin 60. 85 mamy. Skór jakiś. No to spodnie. Ile to w tym momencie wymaga? 20, 40. No to zrobimy dwa razy spodnie, zdaje się. Bo ty nie masz nic, tak? Jesteś nagi. Ty masz w zasadzie parkę. No nie, jedne spodnie wystarczy. Chociaż drugie, bo one są już takie trochę podniszczone, to możecie robić. Tylko trzeba będzie zacząć polować, zdaje się, na coś. A, tylko, że nie mamy kogoś, kto może strzelać. Więc to też jest problematyczne. Yukiko, co ty robisz? A, wykopujesz te wszystkie rzeczy. Czy nie wykopujesz, tylko... Ambrozja się chyba spaliła, niestety. Tak, Ambrozja się spaliła, więc... Więc jej nie mamy. Czy jeszcze coś gdzieś mieliśmy? Tutaj moglibyśmy do dekonstruowania te mieć. Stalowe jakieś fragmenty, ale to na razie nie jest potrzebne bardzo. Kawał musimy chodzić właśnie po te rzeczy. O, i tutaj można dodać, ile mamy tych piaskowców. W zasadzie tu są same piaskowce, tak? Nie, marmur. Marmur. Więc może na razie tak. Trzydzieści marble. Ile zdołacie, tyle zrobicie. Natomiast musimy mieć jeszcze miejsce na bloki, składowisko bloków. I to zrobimy... Na przykład gdzieś tutaj. Clear all i tu będą manufactured. Nie. Raw resources, stone blocks. Tutaj możemy stone blocks wyłączyć. OK, i chunks są też wyłączone. Dobrze. Jak tam twoje umiejętności? Construction 3. No proszę, super.
Ale dobrze, no to myślę, że dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Mam już pół godziny, więc cóż, więc zapraszam do następnego. Trzymajcie się, cześć.